Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 12. Znałem kilka osób, które od czasu do czasu chwalą się przede mną. Przeczytałem Biblię w ciągu tylu a tylu miesięcy. Inni czytają Biblię rozdział po rozdziele i przechodzą przez nią w ciągu całego roku. Myślę, że naprawdę najlepiej byłoby spędzić rok na jednej księdze, niż biec przez wszystkie księgi, aby przejść jak najszybciej. Kiedyś zastanawiałem się nad słowem miłość i badałem, jak i gdzie występuje w Biblii, i nie policzę nawet ile tygodni spędziłem na studiowaniu tych fragmentów, w których występuje to słowo, aż w końcu to mnie tak przesiąknęło. Tak długo karmiłem się miłością Biblii, że chciałem czynić dobro wszystkim, z którymi miałem kontakt. Weź na przykład słowo uświęcenie. Sam poszukaj wszystkie fragmenty, jakie znajdziesz w całej Biblii o uświęceniu, a potem musisz usiąść na 4 lub 5 dni i studiuj je. Kiedy byłem prezesem chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych Mężczyzn YMCA w Chicago, mówiłem: To czego chcemy to wiara. Jeśli tylko mamy wiarę, możemy wywrócić Chicago do góry nogami. Myślałem, że pewnego dnia wiara spadnie z nieba i uderzy mnie jak piorun. Czekałem i czekałem, ale wiara nie wydawała się być chętna, by mnie napełnić. Pewnego dnia przeczytałem w dziesiątym rozdziale Rzymian. Teraz wiara przychodzi przez słuchanie i przez słuchanie Słowa Bożego. Zamknąłem Biblię i modliłem się o wiarę. Potem ponownie otworzyłem moją Biblię. Przestałem ją czytać na wyścigi, a zacząłem ją studiować. Od tego czasu moja wiara cały czas rośnie. Weźmy jakąś doktrynę, na przykład usprawiedliwienie. W Biblii czytamy: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Usprawiedliwienie stawia człowieka przed Bogiem, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. Stoi przed Bogiem jak Jezus Chrystus. Dzięki Bogu w Jezusie Chrystusie możemy być doskonali. Bóg spogląda na swoją księgę i mówi: Mudi, wszystkie twoje długi zostały spłacone przez innego, przez Jezusa Chrystusa. Nie mam nic przeciwko tobie. Weźmy doktrynę o pokucie. W Nowej Anglii nie ma chyba żadnej doktryny atakowanej tak bardzo jak pokuta. Pokuta jest zapowiedziana już w ogrodzie Eden. Pokutę widzimy w całej Biblii. Widzimy w historii Abrahama, Mojżesza. Widzimy ją cały czas w księgach Mojżesza i proroków. Spójrzcie na 53 rozdział Księgi Zajasza. Spójrzcie na prostwa Daniela. Potem przejdźmy do Ewangelii. To stały element prawie każdej księgi. A teraz zobaczcie na nawrócenie. Ludzie często mówią o nawróceniu. A czym jest nawrócenie? Najlepszy sposób, aby się tego dowiedzieć, to przestudiować Biblię. Co ciekawe, dziś wielu ludzi nie wierzy w nagłe nawrócenie. Kiedy pan Spanki i ja byliśmy w jednym z europejskich miast, pewien człowiek wygłosił kazanie przeciwko szkodliwym doktrynom, a jedną z nich było nagłe nawrócenie. Co ciekawe, my głosiliśmy właśnie, że Bóg nawraca ludzi w jednej chwili. A ten kasnodzieja mówił, że takie nawrócenie to niebezpieczna herezja i nawrócenie zawsze musi być kwestią czasu i pewnego wzrostu. Czy wiecie, co robię, gdy któryś z ludzi wygłasza kazanie przeciwko doktrynom, w które ja wierzę i które głoszę? Idę do Biblii, studiuję, co jest w niej napisane i jeśli mam rację, głoszę to jeszcze mocniej. Od tego czasu głosiłem więcej o nagłym nawróceniu do ludzi właśnie w tym mieście. Jeśli masz wątpliwość, czy ta doktryna to biblijna prawda, czy Biblia mówi coś przeciwnego, zobacz sam. Ile czasu zajęło naszemu panu nawrócenie Zacheusza? Ile czasu zajęło panu nawrócenie tej kobiety, z którą spotkał się przy studni w Sychar? Ile czasu zajęło nawrócenie tej cudzołożnej kobiety w świątyni, która została złapana na samym akcie cudzołóstwa i chciano ją ukamionować. Zobacz jeszcze raz. Nie było śladu nawrócenia Zacheusza, gdy wchodził na to drzewo. A gdy Pan Jezus zwrócił się do niego i gdy schodził, mam wrażenie, że był już nawrócony. To była bardzo nagła sprawa. A ludzie często mówią... Ale to dlatego, że to był sam Jezus Chrystus. Ale to nie do końca prawda. Zobaczcie, czasem mam wrażenie, że ludzie nawracali się dużo szybciej po tym, jak nasz Pan odszedł i zesłał Ducha Świętego, niż kiedy chodził po ziemi. Piotr głosił kazanie, a trzy tysiące osób nawróciło się w jeden dzień. Innym razem o godzinie trzeciej po południu Piotr i Jan uleczyli człowieka przy bramie świątyni, a potem weszli i głosili kazania, a pięć tysięcy osób zostało dodanych do kościoła. To było nagłe nawrócenie, a nie proces nawracania. Przedstawię Wam jeszcze inny przykład. Profesor Dramont opisuje człowieka, który wszedł na jedno z naszych popołudniowych spotkań i powiedział, że chce zostać chrześcijaninem. Cóż, mój przyjacielu, w czym problem? On jest złodziejem. Przyszedł i powiedział: Ukradam mojego pracodawcę. Na jaką kwotę? Nie pamiętam, ale w ubiegłym roku ukradłem około 1500 dolarów. Jeżeli ktoś mówi, że szybkie nawrócenie nie jest prawdą, powinien powiedzieć, że nawrócenie tego człowieka będzie procesem. Wtedy powinniśmy mu powiedzieć: Dobrze, zacznijmy się nawracać. W tym roku postaraj się nie ukraść więcej niż 1000 dolarów. W przyszłym spróbujemy, abyś nie ukradł więcej niż 500 dolarów. A potem może uda ci się dojść do sytuacji, w której w ogóle nie będziesz kradł. Pamiętaj, jeśli twój pracodawca cię złapie, powiedz mu, że jesteś w procesie nawracania. Moi drodzy, to farsa. Niech ten, kto kradnie, nie kradnie więcej. Tak mówi Biblia. Nawrócenie to natychmiastowa zmiana. Ale weźmy jeszcze inną ilustrację. Oto przychodzi do nas mężczyzna, który przyznaje, że co tydzień się upija i bije swoją żonę. Ten mężczyzna przychodzi na spotkanie i chce się nawrócić. Jeżeli nawrócenie to proces, to powinniśmy mu powiedzieć tak: Nie spiesz się. Wierzymy w stopniowe nawrócenie. Na razie umówmy się tak, abyś nie upijał się i nie bił żony więcej niż raz w miesiącu. Będzie to duża zmiana dla Twojej żony. Tylko raz w miesiącu, to tylko dwanaście razy w roku. Na pewno będzie się cieszyć z tej zmiany. Po kilku latach dojdziemy do tego, że będziesz się upijał i bił ją tylko w rocznicę ślubu, no i w święta Bożego Narodzenia. To dobry plan, ponieważ jest to stopniowe. Stop! Nienawidzę takiego nauczania. Chodźmy do Biblii i zobaczmy, czego uczy nas ta księga. Uwierzmy w to, idźmy i działajmy tak, jakbyśmy w to wierzyli. Zbawienie jest natychmiastowe. Przyznaję, że człowiek może się nawrócić, ale nie widzieć, kiedy przekroczył granicę między śmiercią a życiem. Ale wierzę również, że człowiek może być złodziejem w jednej chwili, ale w następnej już nie kraść. Wierzę, że człowiek może być w jednej chwili nikczemny, tak nikczemny jak samo piekło. A w następnej zbawiony, wzrost chrześcijański jest stopniowy, tak jak wzrost fizyczny, lecz człowiek szybko przechodzi od śmierci do życia wiecznego. Jako akt kto wierzy w syna ma życie wieczne. Ludzie mówią, że chcą być w niebie. Cóż, przeczytaj o niebie, porozmawiaj o tym z kimś. Kiedyś głosiłem o niebie, a po spotkaniu przyszła do mnie pewna pani i powiedziała: Panie mudi, nie wiedziałam, że w Biblii jest tyle wersetów o niebie. A to tylko dlatego, że wcześniej dokładnie przestudiowałem ten temat i miałem przygotowanych wiele, wiele wersetów. Kobieta była zdumiona, że w Biblii jest tak wiele wersetów o niebie. Kiedy jesteś na emigracji i z dala do ojczyzny, to jak czytasz wiadomości o swoim kraju? Pomijasz zwykle wszystko w gazetach codziennych, dopóki nie wpadnie ci w oko nazwa twojego własnego miasta lub kraju. Teraz dom chrześcijanina jest w niebie. Weźmy teraz temat powrotu naszego Pana. Wiem, że to kontrowersyjny temat. Niektórzy mówią, że on ma przyjść przed końcem tego tysiąclecia. Inni mówią, że zaraz po tym, jak miniemy rok 2000. Czego ci ludzie chcą? Chcemy wiedzieć. Co mówi Biblia? Dlaczego słuchasz ludzi? Dlaczego nie pójdziesz do Biblii i nie przestudiujesz jej dla siebie? Zrób to. Będzie ona dla ciebie warta więcej niż cokolwiek dostaniesz od jakiegokolwiek człowieka. Oddzielenie od świata. Uważam, że chrześcijanin powinien prowadzić życie oddzielone od świata. Granica między Kościołem a światem jest dziś prawie zatarta. Człowiek powinien żyć tak, aby wszyscy widzieli, że jest chrześcijaninem. Biblia mówi nam, by prowadzić życie w oddzieleniu. Możesz stracić wpływy, ale jednocześnie go zdobędziesz. Popatrz na Daniela ze Starego Testamentu. Przypuszczam, że w pewnym momencie Daniel był najbardziej niepopularnym człowiekiem w Babilonie. Kiedy Bóg chciał wykonać jakąś pracę w Babilonie, wiedział, gdzie znaleźć kogoś, kto mógłby ją wykonać? Możesz żyć na świecie, ale nie być dzieckiem tego świata. Chrystus także nie zabrał swoich uczniów z tego świata, ale modlił się, żeby byli zechowani od zła tego świata. Chrześcijanin jest jak okręt pływający na wodach świata. Okręt pływający na wodzie jest w porządku, ale kiedy woda dostaje się do okrętu, to uważaj. Uważaj jak żyjesz. Światowy chrześcijanin jest jak dziurawy okręt na środku morza. Łaska. Pamiętam, jak pewnego dnia wziąłem się za studiowanie Biblii pod kątem Bożej łaski. Wcześniej nie znałem różnicy między prawem a łaską. Kiedy zrozumiałem Bożą łaskę, zostałem tym tak wypełniony, że nie mogłem dłużej zostać w domu. Wybiegłem na ulicę, ogłaszać wszystkim tą cudowną łaskę. Zaczepiałem ludzi na ulicy i pytałem: Czy wiesz, czym jest łaska Boża? A ludzie nie rozumieli, co się ze mną stało i uważali mnie za jakiegoś szaleńca. A ja po prostu zrozumiałem to, czym jest Boża łaska i chciałem o tym opowiedzieć każdemu napotkanemu człowiekowi. Bezpieczeństwo świętych. Najlepsza księga o bezpieczeństwie świętych została napisana przez Jana, w tylnej części Biblii. Napisał on list na ten temat. Czasem po prostu dostajesz słowo, które będzie swego rodzaju kluczem do tego listu i którego rozwija. Jeśli teraz przejdziecie do Ewangelii Jana, 20 rozdział, znajdziecie tam zapis, te sprawy są napisane, abyście uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I abyście wierząc, mieli życie wieczne przez Jego imię. Jeśli więc przeskoczycie do pierwszego listu Jana, do rozdziału piątego przeczytacie. Te rzeczy są napisane, abyście wierzyli w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie. Macie życie wieczne, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To cały list. Nie mam wątpliwości, że Jan znalazł kilka osób, które pytały Go o pewność zbawienia i wątpiły, czy zostały zbawione. A on wziął pióro i powiedział, rozwiążę tę kwestię. I napisał ten ostatni werset w dwudziestym rozdziale swojej Ewangelii. Słyszałem, jak niektórzy mówili, że nie wiedzą, czy są zbawieni. Że słyszali, jak ktoś mówił, że nikt nie może wiedzieć, czy zostali zbawieni, czy nie. I uwierzyli w to, zamiast uwierzyć w to, co jest napisane w Słowie Bożym. Inni czytają Biblię, aby ją dopasować i udowodnić swoje ulubione tezy lub pojęcia, a jeżeli nie mogą tego uczynić, to już nie czytają swoich Biblii. Dobrze powiedziane jest, że nie wolno nam czytać Biblii przez światło kalwinizmu, ani przez światło anglikanizmu, ani przez światło kościoła rzymskokatolickiego, a mamy je czytać przez światło Ducha Świętego. Jeśli weźmiesz swoją Biblię, i będziesz studiował jeden temat minimum przez tydzień wkrótce zobaczysz że twoim przywilejem będzie poznać prawdę przyjmij obietnicę boga niech każdy człowiek przez miesiąc karmi się obietnicami bożymi zawartymi w piśmie świętym a nie będzie już więcej mówił o swojej biedzie o tym jak bardzo jest przygnębiony i jakie kłopoty ma z dnia na dzień słyszę Często jak ludzie mówią: Och, jaki jestem biedny, mam tyle zmartwień, mam tyle problemów. Moi przyjaciele, nie przytłaczają Was wasze problemy, ale Wasze lenistwo. Gdybyście tylko przeszli z Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia i zobaczyli wszystkie obietnice uczynione przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Żydom i Poganom i wszystkim ludziom, Gdybyście spędzili miesiąc na karmienie się drogocennymi obietnicami Bożymi, nie chodzilibyście z głowami zwisającymi jak pędzle, nie narzekalibyście na to, jak biedni jesteście, ale podnieślibyście głowy i z ufnością głosili bogactwo Bożej łaski. Po wielkim pożarze w Chicago, gdzie spłonęło prawie całe miasto, w tym i nasz dom, podszedł do mnie człowiek i powiedział współczującym tonem: Moody, słyszałem, że spłonął twój dom i straciłeś wszystko. Cóż powiedziałem? Ktoś cię źle poinformował. Tak? Dlaczego? Powiedziano mi, że straciłeś wszystko. Nie, to pomyłka. Zostało mi o wiele, wiele więcej niż straciłem, choć nie mogę powiedzieć, ile straciłem. Jestem bogatszy niż mógłbyś sobie to wyobrazić. Jestem współdziedzicem z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym.